Dobra, to możemy zacząć, czyli akcja. Nowy rok, nowe katalogi się pojawiły, także postanowiłem zrobić wam tu troszkę dużego researchu odnośnie właśnie nowych katalogów, nowości, które się pojawią. Jest tego troszkę, nie wszystkie firmy jeszcze wydały katalogi, także tutaj taka porcja po prostu pierwszych katalogów, które się już pojawiły i też parę nowości bez katalogów, bo nie wydają po prostu te firmy katalogów. I nie będę przeglądał tych katalogów całych, bo to by nam zajęło pewnie z 2 godziny, także skupię się tutaj na najważniejszych rzeczach, tych, które do mnie najbardziej przemawiają, które warto sobie obczaić, także bardzo serdecznie zapraszam, w razie czego możecie też swoje podpowiedzi, swoje typy w komentarzach pod filmikiem wrzucać, także zachęcam. Na początek tutaj to nie będzie nowość na 2021, tylko to było coś, co się pojawiło jakiś czas temu, ale dopiero teraz to ostatnio zauważyłem. Jest to wielki model Sokoła Millennium od Revela za 2128 zł, który ma prawie 50 cm długości, 680 elementów. Wygląda super po prostu i dodatkowo są tutaj mini figurki nawet dołączone, Han Solo, Chewie, Obi-Wan, Luke, Leia i C-3PO. Także figurki nie wyglądają tak najlepiej, ale podejrzewam, że to wszystko się maluje ręcznie, także tutaj każdy sobie swoje figurki po swojemu pomaluje, także tutaj coś naprawdę, naprawdę ciekawego. Dalej mamy nowości od Metal Earth, pojawiły się nowości od pojawią się nowości z Mandalorianinem, czyli The Mandalorian oczywiście sam w sobie. Nie ma jeszcze tutaj widoku 360, później być może sobie go obejrzeć. Trzy arkusze stali będą dodane, będą kolorowane, także to będzie pewnie ponad 100 kosztowało spokojnie. Dość trudny model, ale wygląda bardzo fajnie. Nie jest to najciekawsza pozycja, która się pojawi, bo oczywiście będzie wrzeszczot. I on tutaj po prostu wygląda super, po prostu jak to ładnie jest zrobione, detale i te kolory, po prostu mi się to tak podoba, że prawdopodobnie będziemy w to uderzać, jak tylko się pojawi, chociaż nie wiem, czy się pojawi w Polsce, bo to jest oczywiście strona oryginalna producenta, nie wiem, gdzie oni mają siedzibę, ale generalnie może troszkę to zająć, zanim się to pojawi gdzieś tam w Polsce, może przez Amazona będzie wcześniej dostępne gdzieś, ale naprawdę, naprawdę model robi super wrażenie. Tutaj z tyłu można zobaczyć nawet, że on ma otwierane chyba klapy i tak dalej, będzie można go zdjąć z tej podstawki i sobie go interaktywnie się nim pobawić, także po prostu super, super świetny model, bardzo mi się podoba. I jeszcze jedna nowość, która się pojawi, T-800 endoskeleton, i tutaj już poziom ekspert jak nic będzie wymagany, bo to ma naprawdę bardzo dużo detali. I będzie to naprawdę wymagające, żeby to tak poskładać, czy będzie mieć jakieś profesjonalne narzędzia raczej, żeby to tak fajnie wyglądało, ale tutaj też mamy możliwość obejrzenia sobie tego w widoku 360 stopni, możemy sobie tym kręcić, obracać, przybliżać i tak dalej, także możemy się przypatrzeć, jak to będzie wyglądało faktycznie, także super, 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 super nowości z Metal Earth. Dobra, przechodząc do klocku, na pewno wiecie, że katalog LEGO nowy się pojawił, zaraz go wam pokażę, ale zanim pokażę wam katalog LEGO, to powiem, że nie wszystkie firmy jeszcze wydały te katalogi, na przykład Kobi się tym leka. Nie wiem, czy w ogóle wydadzą, bo na stronie mają tylko katalog 2019, nie mieli 2020, więc pytanie, czy się pojawi nowy katalog. Ale na przykład Klocki Blocki też mogą mieć katalog, ale jeszcze go nie ma, za to mają promocję minus 10% na wszystkie zestawy do 15 stycznia, także jak ktoś jest na zakupie blocków, to można wykorzystać ten moment. Katalog LEGO styczeń-maj pojawił się już jakiś czas temu. Nie będę tutaj całego przeglądał, tu jest 140 stron, także najważniejsze rzeczy, oczywiście dużo nowości z City, Ninjago, Friendsów i tak dalej. Ja tutaj przez nie nie będę przechodził, pokażę wam najważniejsze rzeczy, które mogły wam umknąć, czyli nowości w klasikach. Dwa nowe zestawy
za 129 i 219 zł. Jeden ma, będzie miał przeźroczyste klocki, a drugi będzie miał dużo kółek i kołorodków. No. Dalej mamy fajne nowości w kreatorze 3 w 1. Tutaj ten domek na drzewie i domek surferów. Bardzo fajnie będzie to wyglądało, zrobione. Będą super możliwości przebudowywania. To jest ten właśnie kreator 3 w 1, dzięki któremu możemy z jednego zestawu przebudowywać w inne, mając do tego instrukcje oryginalne. Także tutaj jest dla leniwych, powiedzmy, coś mocarzy. Dobra, przechodząc dalej, będą oczywiście... nowa seria minifigurek, jest to seria 21, będzie 12 minifigurek, bardzo, bardzo fajne. Moje typy to oczywiście Azteccki Wojownik, tutaj ten Kosmita i Pan Pszczelarz, o dziwo, chociaż Policjant też mi się bardzo podoba, ma fajną zbroję, że tak powiem. Seria nie wypada najgorzej, wciąż czekamy na zapowiedziane minifigurki z Animaniaków. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, są oczywiście mechy z Avengersów, Thor, Captain America i Spider-Man. I do tego są bardzo fajne minifigurki, także tutaj będą kolekcjonerskie fajne zestawy. Później oczywiście nowości LEGO Mario, nowy zestaw postaci, seria druga, na pewno będę je zbierał. Nowe wdzianka dla Mario, które tak moim zdaniem troszkę średnie są. I tam gdzieś chyba jakieś nowe zestawy rozszerzenia się też pojawiały. Dalej oczywiście nowości Ninjago, cała masa tego wszystkiego jest. Bardzo fajna sprawa już się pojawiła w sumie w styczniu, bo jest już styczeń, to już na paru kanałach się pojawiło. Chwile z Hogwartu, bardzo fajne kolekcjonerskie zestawy, LEGO poszło w te książeczki właśnie składane takie. Bardzo to się przyjęło z dobrym odzewem przez fanów, także idą w to i cisną. Mam nadzieję, że zrobię może w końcu jakąś grę o tron czy coś takiego. Chociaż tam chyba za dużo krwi było. Dobra. Z Gwiezdnych Wojen mamy tutaj oczywiście mikromyśliwce. Nie wiem, czy tutaj te kłopoty na Tatooine też będą jako ten większy zestaw mikromyśliwca zrobionego. I tutaj wyglądałoby, że samo dziecko też jest pod mikromyśliwcami podpięte. Ale chyba to będzie coś jeszcze. Znaczy na pewno dodadzą jeszcze jakiś trzeci stateczek w drugiej połowie roku. Tu oczywiście jest ten nowy X-Wing i nowości kolejne pewnie będą na drugiej połowie roku. Co mnie bardzo cieszy, bardzo dużo nowości takich małych i średnich zestawów technikowych. Nie ma samych takich wielkich, jak było poprzednio, że były wszystkie ponad 400. Także tutaj mamy nowy ten dwa takie modele w najniższej cenie i dwa modele w średniej cenie. Bardzo fajnie. Tutaj jeszcze Monster Trucki do tego dochodzą. I oczywiście te autka sterowane, już troszkę w wyższej cenie, ale też bardzo fajnie z kontrolerem. Ten JPEG, łazik terenowy, może mieć bardzo, bardzo fajnie zbudowane zawieszenie i może bardzo fajnie jeździć. Nie tylko po mieszkaniu. Dobra, przechodząc do kolejnego producenta klocków. Playmobil wydał swój też katalog, już dostępny jest. Jest parę fajnych nowości, na które warto zwrócić uwagę. Jak ktoś jest zainteresowany, polecam przeglądać cały katalog oczywiście i popatrzeć, co tam jest. Bardzo to jest dobrze przyjmowane przez młodsze dzieci, które nie znają jeszcze tego systemu spinania klocków takich klasycznych w jakieś większe komponenty, tylko właśnie mają tutaj bardziej to tak na zasadzie takich figurek i takich prostych klocków zrobione, więc to też jest dobrze odbierane. Jest tu masa nowości, po prostu dużo kategorii i przez wszystkie nie będę przechodził, powiem wam tylko o tym, co mi wpadło w oko i co mi się podoba. To oczywiście mają dużo nawiązań, dużo podobnych zestawów, co jest z LEGO. Może sobie, powiedzmy, uzupełnić to nieco. Jest oczywiście Policja, Straż Pożarna, jest też plac budowy, co w LEGO jest jeszcze troszkę takie raczkujące i trzeba sobie wspomagać tu właśnie krzyżówką jakiegoś Technika i City. Nowościami, na które warto tutaj zwrócić uwagę, są oczywiście produkty licencjonowane na licencji Volkswagena i Porsche. Mamy Volkswagena T1 i Garbusika, bardzo fajnie wyglądają. Do tego mamy tutaj dwa samochody Porsche sterowane. Także coś, co może dość sporo rozszerzyć tutaj funkcjonalność zabawy. I to białe Porsche naprawdę bardzo fajnie wygląda, chociaż to ten 911 też super jest. I przyznam, że to Mission E kosztuje 300, także tutaj LEGO, Playmobil
dość tymi cenami troszkę goni tych innych producentów. Bardzo fajne zestawy z Back to the Future. Fajny film, fajna koncepcja i w ogóle tutaj powstają ciągle jakieś nowości, a niestety w LEGO tego troszkę brakuje. Dodatkowo mamy mechozaury, które bardzo cieszyły WTF-a, także pozdrawiam bardzo serdecznie i tutaj można sobie kolekcję dinozaurów poszerzyć. Do tego mamy masę minifigurek nowych, nowe serie minifigurek, tak. Playmobil też ma swoje minifigurki, można sobie tutaj oglądnąć to do końca, dokładnie zobaczyć, jak kogoś to interesuje, to wszystkie katalogi będą podlinkowane pod filmikiem, także może sobie łatwo go znaleźć. Dobra. Przechodząc do takich bardziej puzzlowych rzeczy, Hayes wydało swój katalog na 2021 rok, jest parę fajnych nowości. Co fajnego w tym katalogu jest, to że na ostatniej stronie, niech się to załaduje, nie ostatniej stronie, pod koniec katalogu, są wszystkie nowości wymienione na jednej stronie, także można sobie tutaj przepatrzeć dokładnie mniej więcej co tu jest i się zorientować, czy jest coś, co nas interesuje. Z nowościami, na które warto zwrócić uwagę, aha, tu jeszcze wam nie powiedziałem o tym, że jest opisane, wszyscy artyści, którzy tutaj tworzą puzzle, mają swoje jakieś tam krótkie biografie, także tutaj warto sobie zobaczyć. Są jacyś graficy, jacyś tacy fotografowie, także warto też troszkę historii takich osób poznać, których układamy puzzle. I tutaj takie, powiedzmy, trzy serie nowe, które warto sobie zwrócić uwagę, jest Timekeeper Norman O'Flynn. Takie bardzo psychodeliczne kolory. Dwa nowe zestawy o elementarzu 1000. Później mamy Floral Fiends by Mia Charu. Takie pastelowe, dziecinne zwierzaczki też bardzo fajnie wyglądają i jak ktoś to lubi, to można sobie po to sięgnąć. Elementarze 1000-1500. No i Maria Amalia Bartolini, Exotic Garden. Bardzo ładne kolory, bardzo ładne puzzle. Elementarze 500, 1000 i 2000. Także tutaj, jak ktoś lubi takie puzzle, to naprawdę, naprawdę polecam. Do tego coś, co mnie bardzo ucieszyło, nowe puzzle z serii Movie Master Quentin Tarantino, yeah! Dodatkowo te puzzle tutaj oczywiście mają, jak już je złożymy, możemy się z kimś pobawić w takie wyszukiwanie, gdzie są różne filmy, oczywiście trzeba wtedy znać biografię, filmografię po prostu danego artysty. Jest tutaj Tim Burton też i Steven Spielberg. No a tutaj oczywiście będziemy mieć dużo nawiązań do Pulp Fiction, Django, jakiś Sin City i tak dalej, także coś dla starszych takich odbiorców, którzy też lubią twórczość pana Tarantino, także polecam. Katalogi Ravensburgera się pojawiły, oni tu mają trzy na swojej stronie. Pierwszy katalog jest bardziej o puzzlach, drugi katalog jest o takich zabawkach, o pociągach i później mamy taki katalog jakiś jeszcze tam z gier takich logicznych. W katalogu z puzzlami mamy dość dużo treści, dużo nowości się pojawia, bardzo dużo dla wcześniejszej fazie katalogu dla dzieci. Bardzo dużo różnych puzzli tutaj dla dorosłych, elementarz 1000, pojawiają się puzzle bardzo ładne, kolorystyczne. I też ciekawe, pojawiają się puzzle Harry Pottera, oczywiście Mandaloriana, Star Warsów i tak dalej, także tutaj fajnie. Tutaj z nowości bardzo fajnie mi się podoba tutaj Planetary Vision Challenging Puzzle, 1000 elementów, wygląda naprawdę ciekawie i po złożeniu na pewno robi wrażenie, jak i również tutaj, gdzieś tu jest zoom, Challenging Batman może spowodować zawrót głowy jakiś mały, także trzeba uważać. Dużo puzzli też z Disneya się pojawia i trzeba zwracać uwagę też, gdzie są nowości, bo tutaj też nie przeglądałem wcześniej tych katalogów Ravensburgera, także tutaj warto sobie na to zwrócić uwagę. Co tutaj się jeszcze pojawia fajnego? Stand and Go Board, czy jakoś tak. Jest to jakaś podkładka pod puzzle, takim lekkim skosem, gdzie można sobie ją układać. Ewentualnie tutaj jest taka
mata, nie wiem jak nazwać, jak sztaluga czy coś takiego, którą można sobie podnieść do góry. Może by było coś to wygodniejsze przy układaniu, jeżeli się, mamy problemy z kręgosłupem, jak się za długo nachylamy nad stołem, więc warto sobie na to zwrócić uwagę. Bardzo jestem ciekawy, czy się tego puzzle jakoś suwają. Tutaj mamy też obok duże elementarze, 9000, 18000 i 40000 z Disneya, także tutaj coś dla puzzlomaniaków, takich fest. Pozdrawiamy puzzlomaniaka, puzzlomaniaczkę, maniaka, nie wiem. Także tak, i z puzzli 3D mamy nowości, zestaw 4 minionki, tutaj jest Bruce Lee. Kung Fu minionek, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. 54 elementy mają te minionki. Tutaj też nowości z Puzzle Bali. Mermaid, czyli mała syrenka, całkiem fajnie wygląda. Z architektury i tak innych to raczej nie ma nic. Tutaj jest zeszłoroczna nowość, czyli ten Planetary Solar System 8 Puzzle Bali takich w komplecie, gdzie można sobie poskładać wszystkie planety po kolei. Mniej więcej. Rozmiarowo też zgodne, powiedzmy, na ile się da. No. Dalej mamy oczywiście Gravitraxy. Trzy nowe elementy się pojawiają i rozszerzenie Pro, którego nie widziałem wcześniej, takie brameczki, które można sobie ustawiać dużo więcej poziomów. Jest to takie bardziej pomagające budować takie bardziej wymagające tory, także też coś fajnego dla fanów Gravitraxa, którym już jestem, bo mam zestaw startowy przynajmniej i polecam, bo świetna zabawa. W tym drugim katalogu, gdzie są te ciuchcie, jakieś takie różne właśnie pociągi, takie zabawkowe, drewniane, tutaj bardzo fajne są te rzeczy, stoliczki, maty, oczywiście ciuchcia z myszki Miki, także są produkty, które się pojawiają nowe i jak ktoś się bawi lidlowymi kolejkami, czy dzieci się bawią, także tutaj coś na Dzień Dziecka może, albo na walentynki dla kogoś, także możemy sobie na to zerknąć też. Dobra, przechodząc do katalogów Trefla, są dwa dość obszerne katalogi, jednak w nich jest bardzo mało nowości. W zabawkowym fajne jest to, że jest interaktywne menu i można sobie przejść od razu do Brick Tricka, czyli buduj z cegły, nasze cegiełki. I tutaj jest parę tych zestawów opisanych, jednak nie wiem, czy tu były... Chyba nie było żadnych nowości dodanych, ale widziałem w Biedronce coś, czego nie widziałem wcześniej, czyli Brick Tricki z modelem alternatywnym, że były jedne cegiełki i dwie instrukcje do budowania, także coś, też coś bardziej fajnego, rozbudowanego, a tutaj tego w instrukcji właśnie tutaj w katalogu tego znaleźć nie mogę. Dobra. Drugi katalog z puzzlami i grami i kartami. Ma prawie 200 stron, więc tak warto sobie go na spokojnie po swojemu przeglądnąć ze swoim, powiedzmy, sumieniem i z portfelem na ramieniu, także żeby nie wykupić połowy. Bardzo z nowości tutaj się pojawia też niewiele. Sporadycznie w jakiejś kategorii gdzieś tam się te pojedyncze elementy pojawiają nowe, więc trzeba sobie przeglądać cały katalog, ewentualnie wybrane elementarze, jakie potrzebujemy. Jedynie nowość się tutaj pojawia. Nowy rodzaj puzzli, powiedzmy, rodzaj puzzli, spiral puzzle, czyli puzzle, które układamy tak jak kryptę w takiej spirali. Nie wiem, czy to ma być okrągłe docelowo, czy to będzie tak jak krypta właśnie, że z boku będą takie elementy wypełniające do prostokąta. Ale 1040 elementów i bardzo, bardzo ładne. Tutaj jest to niebo, które tam było podobne właśnie w tamtych puzzlach, w Ravensburgerze. Bardzo kolorowe, bardzo ładne, bardzo ciekawe, także można sobie gdzieś tam na to zerknąć i na pewno będę tego szukał gdzieś w ciągu roku. Tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, że każdy znalazł coś dla siebie. Starałem się robić przekrój taki bardzo przez wszystko. Nie skupiać się na żadnym jednym katalogu, także tak pewnie troszkę to zajęło. Także bardzo Was za to przepraszam, że tak długo, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. I też będziecie chcieli takich odcinków więcej, także życzę Wam oczywiście miłego składania i do usłyszenia.